Cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Katarzyna Duda Art. Dzisiaj filmik o realizacji zamówienia, które miałam ostatnio przyjemność rysować, a mianowicie będzie to rysunek kwiatów. Kwiaty są moim bardzo ulubionym tematem. Jest to dla mnie praca bardzo przyjemna, choć wymaga trochę cierpliwości i precyzji. To pracowało mi się nad tym projektem bardzo dobrze. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka, w którym pokażę, jaką technikę stosowałam oraz na co zwrócić uwagę. Ten odcinek będzie nie tylko dla miłośników rysunku, ale także miłośników kwiatów. Klienci bardzo często mnie zaskakują, inspirują i dzięki nim dowiaduję się nowych rzeczy. Kosmosy są to barwne rośliny, które można spotkać w ogrodach, łąkach kwietnych. W pierwszej kolejności zastanowiło mnie, dlaczego akurat mają nazwę kosmosy. No i tutaj w internecie możemy przeczytać, że po grecku kosmos oznacza porządek, harmonię, a płatki właśnie tej rośliny są uporządkowane i równe. Nie są wymagające co do uprawy i czytamy też w źródłach internetowych, że kwitnienie kosmosów trwa od lipca nawet do października. Rysunek kwiatów to bardzo wdzięczny temat, bo efekty naprawdę cieszą oko. Oczywiście jeśli przyłożymy się do pracy, trochę się zaangażujemy i otworzymy się artystycznie. Jeśli chodzi o technikę rysunku kwiatów, to mamy tutaj szerokie pole do wyboru, jednak ja bardziej widzę odtworzenie właśnie tych kwiatów w kolorze. Także tutaj będziemy rysować w kolorze i do wykonania szkicu użyłam ołówka Renesans. Przydał się także papier Canson o grubej gramaturze, kredki akwarelowe oraz kredki Faber-Castell Polychromos. Dodatkowo niezbędna okazała się gumka w ołówku oraz przedłużka, dzięki której łatwiej jest rysować krótkimi, wykorzystanymi już trochę kredkami. A tak nawiasem mówiąc, to z jednej strony cieszy mnie fakt, że kredki są krótkie, zostały już wykorzystane. Taki mały kawałek kredki świadczy właśnie o tym, że pracujemy, że narzędzia poszły w ruch i nie leżały w szufladzie. Natomiast tak wiecie, z drugiej strony brak narzędzi wiąże się z wydatkiem, więc należy po raz kolejny inwestować w materiały rysunkowe. A wracając do materiałów plastycznych, które użyłam właśnie podczas rysowania kwiatów, to wykorzystałam papier Canson, jest to papier akwarelowy. I po wykonaniu szkicu zaczęłam nakładać warstwę kredki, a następnie pędzelkiem wodnym rozprowadzałam po powierzchni ten pigment. I dzięki temu uzyskałam właśnie taki naturalny, delikatny efekt płatka. Pisaki wodne, pędzelkowe nabyłam w Empiku. Zestaw składa się z różnych grubości pędzli. Są pędzle grubsze oraz cięższe, więc tutaj możemy też użyć do jakichś precyzyjnych elementów w rysunku. Są one bardzo praktyczne przy malowaniu szczegółów. No i tak jak wcześniej wspomniałam, można nimi uzyskać taką subtelną strukturę. Po wyschnięciu mokrej warstwy naniosłam tutaj warstwę kredek Faber-Castell Polychromos, rozjaśniając lub przyciemniając niektóre płatki, tak aby właśnie uzyskać efekt głębi. Bardzo dobrze sprawdza się biała kredka, która nadaje blasku tym kwiatom. Brzegi kwiatów nieco przyciemniłam. Każdy płatek właściwie składa się z innych kolorów, więc tutaj to nie był tylko kolor różowy. I w zależności w jakim świetle prezentuje się kwiatek, to należy użyć odpowiednich odcieni. Tak samo jest właśnie w rysunku łodyg. Do kolorowania łodygi użyłam również kredek akwarelowych i dodatkowo właśnie kredek od Faber-Castell, rozjaśniając odpowiednio lub przyciemniając. I tutaj po raz kolejny już podkreślam, właściwie przekazuję ważną wskazówkę, że należy temperować kredki. Jest to istotne przy uzyskaniu odpowiedniej cechy przedmiotu. Całość rysunku zabezpieczyłam fiksatywą i tutaj użyłam fiksatywy od Koki Nor w sprayu. Oprawiłam w jasną ramę, oczywiście uprzednio także włożyłam ramkę Passepartout, która właśnie tak podkreśliła rysunek. Projekt przez klienta został zaakceptowany, klient ucieszony efektem. Tak dostałam informację, więc w kolejnej części współpracy zostało mi nic innego, jak tylko przygotować pracę do wysyłki i przekazać do doręczenia kurierowi.
kwiaty są świetnym pomysłem nie tylko na prezent, ale także na rysunek. Więc jeżeli jesteś osobą początkującą, to zachęcam Cię do tego typu rysunku. No dobra, i to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie rysować kwiaty. Może macie jakiś ulubiony rodzaj kwiatów, które uwielbiacie rysować nawet z pamięci. Mile widzę na subskrypcja oraz łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Pa!